Siema widzowie, witam was, ogólnie będzie to bardzo, bardzo długi film, chyba jeden z najdłuższych w historii tego kanału, chociaż mam nadzieję, że nie, w którym to co będzie się działo to będę wyjaśniał tier listę chipsów, która wzbudziła wielkie kontrowersje na kanale Discord i teraz jeszcze informacja taka śmieszna, ogólnie to, to co się wydarzyło, to popsuł mi się mikrofon. No i sobie kupiłem nowy, no bo jak się popsuł tam 20 minut mi nie było słychać, to uznałem, że to jest idealna pora, żeby sobie kupić y, mikrofon. No i okazało się, że mam w szafce inny. Y, więc y, w sumie śmiesznie, bo okazało się, że mam kilka mikrofonów zapasowych, ale sobie kupiłem nowy i dojdzie w czwartek, więc będziemy mieli prawdopodobnie nową jakość dźwięku. Czy będzie lepszy, czy gorszy, trudno mi powiedzieć. Znaczy, nie może być już gorszy niż jest teraz, więc win dla Was. Dla mnie trochę strata pieniędzy, ale dlatego nie. Możecie wspieranie co? Kupić na rozwój. Będzie spoko. Yy, a teraz w tym filmie to, co będziemy robić, to zrobię wykład. dla co, kurwa Wy źle rozumiecie chipsy? Po prostu. Jestem jedyną obiektywną osobą w Polsce, która ma jurysdykcję na wypowiadanie się na temat chipsów, bo jestem osobą, która zjadła po prostu więcej chipsów niż wy czegokolwiek. Ja sam zjadłem więcej chipsów niż wy całego jedzenia w, w waszym życiu. Podobno człowiek je 71 ton jedzenia przez całe życie. Ja myślę, że tyle zjadłem chipsów w ostatnim tygodniu, a jestem na diecie. Więc co jak co, ale uważam się. Że mam w pełni kompetencje, aby wypowiadać się za Was, bo ja wiem lepiej od Was. Jeżeli o to chodzi. Ja jestem po prostu najlepszy. Do lejsów przejdziemy na sam koniec, bo są to najbardziej popularne chipsy. Ja ogólnie to też nie. Ja mam ulubione chipsy, więc to też nie jest tak, że jadłem wszystkie. Aczkolwiek będę starał się. Wypowiedzieć na temat każdych chipsów, jakie jadłem, od razu mówię, niektóre są tak rozdubcone, jeżeli chodzi o to, jakie widać, że totalnie nie idzie zrozumieć, co tu jest. No, naprawdę, jakbym się nie przyglądał, jakbym lupę do tego nie przystawił, ja się nie dowiem, co tu jest, co to jest za chips. Niektóre jestem w stanie z kontekstu poznać, dlatego wybaczcie mi, że nie wszystkie zostaną włożone w odpowiedni tier. Więc będzie coś takiego, jak nie jadłem tego. O, i to będzie, nie jadłem. Nie jadłem. I od teraz zaczynamy. No, najbardziej merytoryczny wykład na temat chipsów, jaki kiedykolwiek na YouTubie powstał. Nawet bardziej merytoryczny od tego, które zrobiło e, mniej więcej. Więc, zaczynamy od prazynek. E, na samym początku, muszę powiedzieć, że ja ogólnie, jeśli chodzi o prazynki, uważam, że prazynki, jak się jeje od razu, na sam początek, to są w miarę GIT. Ale jeżeli zaczyna się jeść 15 minut po otworzeniu paczki, one się stają uselessami totalnymi. To jest po prostu najbardziej useless chips, jaki istnieje. Dlatego, pomimo faktu, że normalnie prażynki byłbym w stanie dać B lub A. Tak uważam, o tyle niestety, ale no ten minus powoduje, że niestety nie da się dojeść całej paczki tego czegoś I to ląduje u mnie do D, no niestety, no, no kurwa taka jest sytuacja i co, i będziesz protestował, co? No nie, nie ma opcji Dalej, jeżeli chodzi o chrupki ja bardzo lubię cebulę, bo cebula, no nie, że ja lubię, to jest po prostu dobre. Jak ty dla ciebie to nie jest dobre, to się po prostu nie znasz, czaisz, musisz się ulepszyć. Yy, I dla mnie taka cebula to jest B po prostu, bo są lepsze po prostu. Czyli nie, to nie jest tak, że jak coś jest dobre, to... Nie zjadać, kurwa, takich 10. To jest po prostu dobre, to jest lepsze niż inne chipsy. Zamknij ryj, jak tak nie uważasz, bo no wkurwia cię mnie po prostu. Dalej, yy, tu są takie chipsiki, one mają takie dziury w środku, one są też mega ambitne, dobre, idealne Zrobię też przymiotnik Żeby przez te dwie godziny świetnego wykładu Móc mm, Podrazować swój język Także są one wykwintne I lądują one w Betierze, ponieważ wydaje mi się Że rzeczywiście nawiązują one równą walkę Z tymi chrupkami, a nawet mógłbym powiedzieć Że są one ciut lepsze, aczkolwiek Nie na tyle, żeby wsadzić je do A I to nie jest, jest to co ja myślę, To jest fakt, fakty nie opinia yy, Dalej to są jakieś. Ja nie ja nawet nie widzę co to jest, szczerze. Ja tu widzę jakiegoś chopa, co tu jest, a ja nie mam pojęcia zielonego, co to do jasnego jest. Więc ja nie, nie wiem, ja nie wiem co to jest. Nie wiem, nie widzę tego. Tym bardziej no, ja mało ogólnie jem starów, bo ja jestem, wiecie, taki bardziej... Ho ho, ho, co to nie ja. Chrupki. Chrupki serowe, no wszystkie chrupki serowe są do A. No to jest przecież dobre po prostu, no to jest takie dobre, no idealne, miam, miam, miam. Prazynki, no i to samo, no prazynki by były B, tylko no... To one znowu mają ten sam problem, wyjmie się i potem one są takie do dupy, śmieciowe. Ogólnie one mogłyby być B, mogłyby być, A, ale no tak to są po prostu lipne, jak się je, je za 10 minut, więc już lesami są. Kolejne, są te twistesy, one są o smaku Barbecue, one oddają ogólnie, nie wiem czy bardziej od tych, no ja jestem obiektywny w tym wszystkim, to nie jest fakt, to nie jest tak, że jestem subiektywny jakkolwiek, więc akurat one są w C. Są takie dostosowane do typowego odbiorcy, o dalej mamy maczugi, no maczugi, no, no, nie to są maczugi, co ja w ogóle gadam, no, w ogóle wygląda tak jak maczugi, co to za jakieś podróbki, jakieś chrupeczki kurde serowe, nie no wszystko co jest serowe to jest dawo, to jest czaderskie po prostu, a tu mamy jakąś podróbę maczuk. I widzę, że tutaj jest, no ja jednak tego nie jadłem, no wybaczcie mi, no kurde, no nie jadłem. Dobra, tu nie wiem co to, nie wiem, wy wywalam to, nie wiem co to jest. Dobra, to są maczugi ketchupowe, one są, da, one są mega dobre, pasują idealnie. Szkoda, że są te pringlesy, bo pringlesy ogólnie, mam, no są totalnie zawodniakami największymi, no ale te, no to są takie, kurde, nawet jak ten pringlesy, dla mnie średnie, to są zwykłe pringlesy, takie oryginal, yy, solone dla mnie A albo B, yy, B yy, jednak yy, wyczajone, o tak bym powiedział, aczkolwiek nie dorównują one najwyższej półcy smakowej, jaką można osiągnąć dzięki temu rankingowi. Znowu jakieś chrupencje tutaj, pewnie podobne, więc to jest w sumie jedno i to samo. Nie, co, to jest obok siebie. To, to jest w ogóle, w sensie, to, to są tylko inne marki, ale w sumie to jest jeden ciul. Dobra, mamy jakąś pomidora. Nie wiem, to są w ogóle chipsy pomidorowe to jest pomyłka. Pomyłka, po prostu pomyłka. Ja, no jestem obiektywny w tym, dlatego daję je do F, bo ja bym tego nigdy nie zjadł. I potem są chrupki. Kolejny raz chrupki z tego co widzę serowe, więc no, no w sumie te serowe są by, bo no co jak co, ale gdzie one się umywają w ogóle do tych najwy najwyższych smaków. Przechodzimy do, do dosyć bardziej znanej marki, czyli Krancips. Krancips papryka. To jest taki typowy smak. Wierzę, że i jesz i jesz tego 2 kilo. W mojej opinii mm, nic nadzwyczajnego, zwykła papryka, leci u mnie do y, B. No pomimo, że się nudzi, no to jednak jeżeli jadłbyś to pierwszy raz, to byś powiedział, mmm, ale dobre. Y, dalej. Jeżeli chodzi o ten smak, ja powiem ogólnie tak. To jest smak z tego, co ja wiem, w sensie ja poznaję, ja to jadłem, ale nie umiem go nazwać. Nie pamiętam jego nazwy, ale wiem jak to smakuje. Jestem ekspertem, jak widać. I... Niestety, ale no ten smak nie, za, nie zachwyca. No nie, że mnie nie no, po prostu jest niezachwycający. No, no, no nic więcej, nie dobra, to jest e, S totalne. To jest totalne mistrzostwo, żeberka, to jest tak dobre. I teraz chwila na wykład, bo żebyście zrozumieli, dlaczego to jest takie dobre. Bo wy, wy pewnie powiecie, O ja pierdolę, bo wy jesteście orangutanami, nie macie własnego zdania i nie potraficie pogodzić się z faktami. Jeżeli chips jest na samym początku słodki, a potem jednak jest w pewnym sensie słony i czuć w nim taką mięsowność i jego i do tego jest bardzo miękki, no to gdzie on ma być jak niewesty? No proszę was, ludzie, to jest najlepszy chips jaki dosłownie istnieje, go trzeba tylko zjeść dobrze, z dobrym nastawieniem. Wy go pewnie tak bierzecie, no nie, sięgacie tam, wiecie, do torby robicie tak. Mmm, mm, mm, mm. to kurwa, popijacie po to bądź litrem kości, to nie niedobra, mmm, mmm, no kurwa, nie znacie się po prostu, to jest bardzo dobry chips, jest idealny, super wręcz, super jest, tak jest, o, no trzeba z mózgiem jeść, rozumiecie? No, s, totalna dominacja genetyczna Jakiś kurczak w ziołach? No to weź. To jest w ogóle C. No takie co ty tu robisz. Stixy, no nie no, no Stixy to są w ogóle atier at totalny. Totalna dominacja. Z tego powodu, że Stixy są po prostu takie... Mięśliste chipsy, takie że bierzesz taką całą, kwa, tak, całą garść, tak całą drwią. Ham, ham, jak zwierzę, nie jak człowiek, to jak takie kurwa zwierzę, tak, jak taki bober i wpierdalasz. To, to jest zajebista. serio, ja to lubię. Ale, to ten, są Chipsy czy ketchupowe, nie, no, ja nie lubię zwykłych ketchupowych. O ile to oddaje w opór, bo jakiekolwiek sticksy. Mm, o tyle, no to, 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 nie wiem co to tu, co tu, tu robi, to jest dla mnie dead, to jest w ogóle obok prażynek, dosłownie to się da postawić Mamy jakieś kran chipsy, jakieś cheddary. ja to w sumie jadłem Szczerze, nie zachwyciło mnie to zbyt, to są źle zrobione chipsy, one mają potencjał, są źle zrobione, ja bym zrobił lepiej Dla mnie to jest, D, nie wiem, nie jestem w stanie zjeść całych takich chipsów Papryka to samo, no to jest w ogóle, te, te chipsy to są pomyłki dla mnie I ktoś powie, o, no bo ty się kurwa nie znasz Ja się znam, nie, ja, uwierzcie mi, dla mnie Znaczy nie dla mnie, ja stwierdzam, jako obiektywny przedstawiciel chipsów na całym świecie Chipsy karbowane to jest po prostu pomyłka Z wyjątkami Wyjątki jeszcze poznacie Dalej, jakieś tu, nie wiem, dziadostwo, ja nawet nie wiem co to jest To jest w ogóle, nie wiem, tu o nie, no tu, bo nic, ja nie wiem co to jest. Nawet jak wiem, to by było tu, więc dam tu, żeby nie kompromitować. No i to są chipsy karbowane, które są zrobione z sercem, a nie z chujem w buzi. I to są naprawdę chipsy karbowane, które ja jestem w stanie polecić. No, no to są, to to jest to, to jest, to jest to. To są kebab, to są dobre takie dobre. Że wkładasz do ryja i wiesz, że i zjesz, a nie wyplujesz i nie dasz psu. Kolejny raz. Yy, karbowane papryka. No nie wiem, no dla mnie to są dosłownie to samo. Yy, obok. W sensie, no ja bym powiedział, że. Nie, ja bym powiedział, że to jest O. W... Niżej są. O, tak bym powiedział. Dalej. Serce bula. Yy, jeżeli o to chodzi, no to to jest. To, 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 to... Jeszcze niżej, no nie wiem jak można coś w ogóle takiego Chociaż nie no, w sumie, ja nie, bo to jest źle, źle mi się skojarzyły, bo mi się skojarzyło to z czymś, nie, to są takie chipsy, że je włożysz do ryja i zjesz, okej, okay, to są, nawet, nawet B mogę dać, Ty, tym, ci... okej, okay, one dadzą radę, dadzą radę tutaj. Solone, nie, to weźcie to w ogóle, to jest na samym dole hierarchii, to powinno, nie powinno w ogóle iść, nie, a to są sticksy ketchupowe, nie no, to są w ogóle AS to jest s to jest w ogóle tak dobre, że niepojęte. nie pojęte. Kran chipsy, halap, nie wiem, wszystkie chipsy, które są ostre, jakieś takie wypełnione jakimś, nie wiem, że cię zabijają, te strągi wszystkie, Boże Święty, po co oni to w ogóle produkują, marnują tylko plastik, żeby to pakować gdziekolwiek. To jest tak useless, tak useless smaki, takie bezsensowne, beznadziejne, okropne, że to w ogóle nie ma sensu, weźcie to, to najlepiej weźcie to, zapakujcie na tira, nie wiem wyślijcie to do Rosji, żeby po prostu ich karać tym żeby oni to musieli jeść, to weźcie wszystkie chipsy z Europy i z Ameryki, zapakujcie w tira i wyślijcie to do Rosji, naprawdę jest tak okropne serio, dalej Yy, Chips ten no to są takie podróbki ogólnie Pringlesów, ale to są bardzo dobre chipsy, no co mogę powiedzieć, dla mnie to jest A, to jest A, to jest po prostu lekko gorsze, ale tak jest bardzo dobre, kozackie są, róbcie je dalej. Karli, nie wiem, to moja mama zawsze kupuje, ale to jest, nie wiem, to jest po prostu chipsy, których ja mówię nie, ewidentnie, no bo ile ja tego zjadłem w życiu, to są kilogramy, ale one się nie umywają do normalnych chipsów, to jest totalnie F. To jest... nie, to nie można w ogóle. To nie, to jest po prostu chipsy, które bądź co bądź no no nie nadają się po prostu, co mogę powiedzieć. Oczywiście chipsy, jak chipsy dalej, jakbym miał to bym zjadł, chociaż w sumie wolałbym oddać mamie, bo ona bardziej lubi. Nie wiem czemu. Może jest psychiczna i deka, ale ja nie jestem w stanie takich chipsów przez siebie przetrawić. Dalej. Mamy Pep Pies, yy, bekon. I ja dosyć lubię takie chipsy bekonowe, one oddają w miarę, więc ja je wsadzam na tier B. Wsadzam je na tier B. Jeżeli chodzi o barbecue, są one dla mnie, no nie, dałbym je o w ten sposób. O, Dobra, no i teraz przechodzimy do wiejskich ziemniaczków. Chrzan nie jadłem. Szczerze, jak ja widzę chrzan, to, to no uwierzcie mi, kto jadł kurwa pi... Chipsy o smaku szane. Może raz zjadłem, ugryzłem, powiedziałem, że główno, dlatego nawet nie pamiętam, wyrzuciłem to z głowy. E, ciosane tutaj. E, nawet nie widzę. To są jakieś zioła czy inne. Ten, ja nawet nie wiem, co to jest, szczerze, więc też. No, no nie widzę, no przepraszam, no nie widzę, no. O, ktoś powie teraz, o, bo pewnie ustawiasz, żeby kurwa. Moje ulubione. No nie, no to, że to są twoje ulubione chipsy nie oznacza, że są dobre, bo nie są moje ulubione, więc są tu. Czaisz. S. To są normalne ziemniaki, takie najzwyklejsze na świecie są bardzo dobre, czy bardzo dobre, eleganckie smakowa i w ogóle. Są jakieś, nie wiem, tu wygląda mi jak pierogi. Ja nawet nie, ale to jest syła czosnek, więc to też jest smakowa, ogólnie oddają w opór. Dalej. Jakiś koperek, nie wiem. Kurwa koperek. Kto robi chipsy o smaku koperku? Ja jadłem ale one totalnie nie wiem, no, no nie byłbym w stanie ich zjiznął. Salone. Yy... Daję 1B. Ja ogólnie uważam, że chipsy salonowe są takie. O, neutralne. Paprykowe. Tak samo. Yy, I teraz bekon albo szynka. Ja nie wiem czy to jest bekon czy szynka. Dla mnie to jest totalny dominator yy, całej zabawy. Doritosy, barbecue. Ja bardzo lubię Doritos. Znaczy nie, ja bardzo lubię. doritos, są po prostu najlepszymi chipsami. Jakie tylko istnieją. Jeżeli masz inne zdanie niż ja, to nie powinno. Nie powinieneś istnieć. Najzwyczajniej. No, jak w ogóle można istnieć nie lubiąc Doritosu? To jest tak absurdalne, żeby w ten sposób mieć podejście do życia, jak można nie lubić Doritosu? To są tak dobre chipsy, ale Barbecue nie jest najlepszym z tych chipsów, dlatego leci u mnie do B. Jeżeli chodzi o te, one są ciut lepsze, dlatego idą do A. To jest w ogóle totalny S. To dla nich się należy jeszcze jeden tutaj, w ogóle, bo to są najlepsze chipsy, jakie istnieją. Totalnie nie ma lepszych, autentycznie. Ja więcej tych chipsów zjadłem niż ty całego jedzenia przez całe swoje życie. Obiecuję. Y no i tutaj y te ostatnie, one są nowe, no kurde, no nie wiem. To są C, to są naprawdę chipsy, które, no B, ok. To są chipsy, które po prostu moim zdaniem są jakimś wypadkiem. No i teraz przechodzimy do dominatów, bo to jest. Cheetos serowe. No, przecież wakacje 2018 więcej tego zjadłem niżeli wszystkie całe moje życie i codziennie jechałem do sklepu, żeby kupić dwie paczki tego czegoś. Potem wpierdalałem je od razu i jechałem po następne dwie. To jest fakt. Y dalej, to są. Y no, to jest smak dzieciństwa. No, przecież w dzieciństwie się więcej tego zjadło niżeli w ogóle ludzi żyło kiedykolwiek, więc to jest wiadome. Y kolejnymi chipsami są. Y też Cheetosy. Cheetosy. Są takie zakręcone, jak taki zawias Nie wiem, to są. No, no, no nie są, nie umywają się one. To betier, coś takiego. Jeżeli chodzi o duszki ogólnie, bo widzę, że tu pominąłem, standardowe duszki to jest totalne, a reszta to jest totalny syf. Nie da się tego zjeść w ogóle. Cheetos Pizza. Dla mnie gorsze od tych. W sensie nie dla mnie, po prostu są gorsze. atier. Cheetosy. Fromasz, tak? Czy... Jakieś, ja nawet nie wiem, to są niebieskie Wiem, że je jadłem, wiem, że ich nie jem Więc dla mnie pewnie B S. Yy, no i tutaj mamy zieloną cebulę Która totalnie też dominuje To jest też totalny dominator dla mnie Atier Mimo, że nie tak chętnie poniesięgam jak po, po dwa pozostałe, no to i tak no, są to chipsy, które po prostu da się zjeść i da się je włożyć do mordy i się cieszyć życiem, a nie mówić potem: O, mam kredyt na 14 lat i mi umarło dziecko, więc jest bardzo dobrze. Kolejne te nawet nie wiem, nie, nie wiem co to jest, tych też nawet nie wiem co to jest, te też nie wiem co to jest, to niby jadłem, ale załóżmy, że nie wiem co to jest, bo to są po prostu chipsy, które są mi obojęte. Teraz przechodzimy do czegoś, co najbardziej polaryzuje polskie społeczeństwo. Chipsy karbowane, lejs. te mam właśnie na biurku, jako jedyne były w sklepie. Właśnie je jem, więc wiem jak smakują, one są B. Ja nie możecie mi powiedzieć, że nie, bo słyszycie, ja nie mi trzęsę teraz, no. One są B. Nie można powiedzieć. No, no są takie C, no naprawdę. Dalej. Jeżeli chodzi o te chipsy, nie wiem, ja nawet... Natalię, nie wiem, Natalię, Natalię. Brali babkę na dwa kije. C. Po prostu, bo ja widzę, że tu jest pomidor. Dla mnie te chipsy ogólnie, jeżeli chodzi o pomidor od Lay's, one są w miarę git, ale no kurwa, jak można robić chipsy z pomidorem? Jest tak, nie wiem. Do, jeżeli dobrze ci wyjdzie zrobienie czegoś, co i tak nie mogło być dobre, to dosłownie w ten sposób. Yy, jalapeno. Wiem, że teraz obrażę wielu Polaków, ale jalapeno dla mnie to jest po prostu kolejny chips, który jest za słodki. To nie jest chips, tylko to jest po prostu, nie wiem, jakaś podruba czegoś, co miało być dobrze. A to dla mnie to też jest C. Znaczy nie dla mnie to jest obiektywne. Dalej. Mm. Oven banked yy, z Solom. Ja lubię je. Yy, uważam, że są one po prostu z średnimi chipsami. daję je na B. Yy, jeżeli chodzi o te, to, jest to Nie wiem, jak w ogóle serowe chipsy można spierdolić. Naprawdę, trzeba mieć talent. Rozumiecie? Nie, dla mnie to jest totalne D, bo to smakuje jak wióry. Wióry po prostu. Yy, tutaj ziołowe. Chipsy. Yy, ziołowe chipsy. To są chipsy, które dla mnie są dobre, bo one są we własnej formie I one nie są złe Są takie o, w sumie tam je a O, karbowane, dla mnie to są chipsy, które byłbym w stanie jeść Ale to nie są chipsy, którymi bym się zachwycał I teraz ym, pora na ym, trochę niestety, ale ym, no, no, zaboli was, zabole was wielki ja Chipsy, maksy, paprykowe to są chipsy, których po prostu się nie da jeść, bo są za mocne i smakują jak syf. Za to salsa to jest po prostu estier, totalnie wymiatalcz. To są chipsy, których też jestem w stanie jeść 10 razy dziennie, tak samo jak No i Najlepsze chipsy, jakie kiedykolwiek powstały, to są właśnie te, które widzicie na samej górze. Dalej mamy jakieś oven baked, które nie wiem, dla mnie to jest w ogóle XD. Fromaż. Który dla niektórych będzie totalnym dominatorem Ja nie wiem dlaczego chyba się źle urodziliście Dla mnie to jest zwykły Atier No i to są chipsy Bo nie, bo ja wiem, że wy powiecie mi bo wy tak będziecie za chwilę gadać i mówić Ale Te chipsy to jest też totalny dominator i dla mnie to jest S Będziecie gadać, że. Właśnie tak brzmi Wasz głos. A ja wiem, że to są dobre chipsy, których też jestem w stanie zjeść makabrycznie dużo. Bo są przepyszne, idealnie, dobrze zbalansowane jeszcze piszę na nich, że są zdrowe, mimo że pewnie to i tak nieprawda. Max, y, Cebula, plus Ser. No to są. Ma jedyne maxy, które mogę zaakceptować, to są maksy Watierze. Powiem, że za mocne zdecydowanie, że mnie do beda, ale. Utrzymam je, utrzymam je z własnego serca. Owen Baked, kolejny, nie wiem, weźcie to. No i teraz top 3 no, dla mnie. Yy, salone są A tier, bo są po prostu puste. Reszta leci do S tieru. I no, to jest najbardziej obiektywne zestawienie wszystkich chipsów, jakie istnieją. Yy, brakło mi trochę Pringlesów, które są po prostu idealne. Ale no, tak już musi być, dlatego reprezentant Pringles dostał się do tieru, do którego się dostał. Akurat ich teraz nie widzę, bo taką mam właśnie. Taki jestem, taki jestem właśnie, widzowie. A widzicie? Oczywiście mam nadzieję, że każdy wie, że to żart. Nie no, to nie jest żart. To jest najbardziej obiektywna. W ogóle nie ma nic bardziej obiektywnego niż moja wiedza o chipsach. Es? A jak ktoś się z tym nie zgadza, to.